tle przygotowania Maćka sparuję w tej chwili. Ty swoje przygotowania w tej chwili w Warszawie skończyłeś. Powiedz, co dzisiaj przerabiałeś na treningu? No dzisiaj mieliśmy ostatni cykl sparingów, taki był bardziej sparing zadaniowy. No i po sparingach tarcza taktyczna z trenerem Andrzejem Kmitulkiem, typowo pod mojego zawodnika. No myślę, że na tym etapie jest dobrze, tak? Przygotowanie jest dobre, jestem po sparingach, także jeszcze troszkę tylko świeżości, szybkości i na mecie powinno być dobrze. No, miałem okazję rzucić okiem na sparingi, wyglądałeś tak świeżo, dość agresywnie, czyli wszystko chyba przebiega dobrze. No wszystko tak, no przede wszystkim tutaj musiałem troszkę uważać, być czujny, bo sparowałem z cięższymi zawodnikami, ciężko jest z tymi małymi zawodnikami, także miałem i Michała Żeromińskiego i u siebie w klubie też dosyć ciężkich zawodników, nie zrobili mi krzywdy, wręcz czułem się bardzo dobrze na tych sparingach, także jestem zadowolony po przygotowaniach i tutaj trener i cały sztab trenerski jest zadowolony. Ciężko przepracowany okres, teraz będzie ostatni tydzień do gali. Powiedz, jak jest u Ciebie z napięciem? Generalnie stresujesz się? No nie ma co ukrywać, jest to duża impreza, jest to chyba największa impreza teraz w Polsce, Polsat Boxing Night, no to jakieś tam spięcie jest. Natomiast no bywałem na dużych imprezach, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, otwarcie ceremonii Igrzysk Olimpijskich, to było mega dla mnie wydarzenie. Także powinienem zapanować nad tym stresem i powinno być dobrze. Powiedz, w tej chwili to już były ostatnie sparingi, ten ostatni tydzień no to będą też konferencje prasowe, treningi medialne, generalnie wyciszenie. No tak, no już dzisiaj zjeżdżam do Wałbrzycha, także tu był ostatni cykl sparingów i taka tarcza techniczna, wyciszenie, trochę z rodziną, trochę w domu, trochę z dziećmi, złapanie trochę szybkości, trochę świeżości, także już na luzie, już schodzimy z tych obciążeń, no i na efekcie w ringu powinno, uważam, być dobrze. A teraz rzecz najistotniejsza, powiedz, jak będziesz walczył z Goodlem. Opowiadaj. No jestem, zobaczymy, jaki będzie scenariusz, ja jestem przygotowany do każdych warunków, tak, bo na początku miał być cięższy zawodnik, miał być cieślak, natomiast no, nie mamy tego zawodnika, także siłowo jestem przygotowany dobrze, kondycyjnie jestem przygotowany dobrze, taktycznie tak samo, boksowałem z nim kilkukrotnie, natomiast nie chcę ujawniać swoich kart, zobaczymy, jaki scenariusz będzie w ringu, ja jestem przygotowany do każdych warunków. Wspólnie z trenerem Andrzejem Kmitulkiem mamy kilka planów taktycznych ustawionych. No zobaczymy, co ring pokaże, tak? Czyli nie chcę zdradzić taktyki. No nie chcę zdradzić taktyki. No nie, no zaskoczyłeś mnie teraz, myślałem, że powiesz. Ciekawy, jak to się wszystko pootwiera w ringu, tak? No to jest boks, tak? A boks przynosi różne scenariusze, tak? Także tu jest ciężko zweryfikować, jak to będzie wyglądało. Natomiast no zobaczymy, no ring wszystko ułoży i ja jestem przygotowany do wszystkich warunków, do półdystansu, do boksowania z kontry, czekam na Piotrka. W takim razie powodzenia, odpoczywaj, łap świeżość, no i do zobaczenia na gali. Dziękuję, do zobaczenia.